Historia Elbląga nierozerwalnie łączy się z wodą i portem, który od wieków należał do naszego miasta. Dziś, kiedy ogromnym nakładem inwestycyjnym przygotowany jest na otwarcie na świat i dalszy rozwój, rząd chce nasz port przejąć. Czy chcemy oddać naszą własność, nasz majątek i nie mieć już żadnego wpływu na jego przyszłość? Rząd obiecuje Elbląskiemu portowi, że jeżeli ten port stanie się portem państwowym, to będzie kwit tak jak porty w Gdańsku, w Gdyni czy w Szczecinie, Świnoujściu. Tak jak te porty rządowe. Ale zapomina dodać, że rząd jest właścicielem także 19 innych portów. Raport NIK-u wykazał, że środki, które przeznacza rząd na utrzymanie i rozwój infrastruktury tych portów są wysoce niezadowalające. Ja bym nie chciał, żeby Elbląg dołączył do tych portów, o które gospodarz nie dba. Dlatego apeluję do mieszkańców Elbląga. Weźcie udział w konsultacjach i zagłosujcie za tym, żeby port elbląski pozostał portem miejskim.